kłamstwo dekolonizacji, inicjatywą reformującą świat, bo formalnie korygującą błędy cywilizacji i politycznej, była dekolonizacją, czyli zlikwidowanie funkcjonującego kilka stuleci systemu zależności pewnych terytoriów, narodów i kultur od państw europejskich. W XIX wieku Hiszpania i Portugalia utraciły swe kolonie południowoamerykańskie, lecz dopiero XX wiek przyniósł eksplozję i triumfalistyczny finał dekolonizacji. Kolonizatorom jakoś nie wadziło, że sowiecka Rosja brutalnie kolonizuje liczne państwa środkowo-wschodniej Europy. Skupiali się wyłącznie na strefach egzotycznych, wulgokolorowych, przede wszystkim na Azji i Afryce. Do roku 1957 zdekolonizowano prawie całą Azję, później zaś całą Afrykę, głównie w latach 60. Po antykolonialnej deklaracji ONZ-u lat 70. nie przeszkadzało to liberalnej, światłej, humanistycznej opinii światowej pysznić się dekolonizacją jako koroną przyzwoitości politycznej naszego gatunku. Zwycięski antykolonializm paradował dumny, niby paw Afrykę podzielono na wolne państwa w sposób surrealistyczny to absurd, lekceważąc fakt, że u Murzynów granice państwowe są abstrakcją, czymś zupełnie niezrozumiałym i niepotrzebnym, wręcz wrogim, a liczą się tylko związki trybalne, plemienne, szczepowe, klanowe. Robota na mapie Czarnego Lądu miała charakter szyderstw, pieciła kataklizmy w postaci rzezi międzyplemiennych, które trwają do dzisiaj, z każdym rokiem tucząc się liczbowo. Widzę ostatnie hekatomby rwandyjskie i zairskie. Drugą katastrofą okazała się administracyjna i cywilizacyjna niedyspozycja afrykańskich tubylców. Cel dekolonizacji był prosty i szlachetny: uszczęśliwić autochtonów w Azji i w Afryce. Kilka pokoleń mieszkańców Azji zostało nią zdziesiątkowanych i unieszczęśliwionych, exemplum Birma, Kambodża, Wietnam Północny czy Północna Korea, gdzie wskutek lewicowego odzyskania niepodległości padły miliony trupów, tylko w Kambodży 2,5 miliona przez jeden rok, a ogromne rzesze wciąż konają z głodu. Rządy kolonialistów dawały ład, bezpieczeństwo, edukację, technikę, opiekę medyczną i sytość żołądka. Rządy rodzimych przywódców i prominentów, bez znaczenia czy lewicowych jak Kaunda lub Nyerere, czy prawicowych jak Mobutu lub cesarz Bocasca, nierzadko dosłownych bestii ludzkich, widę kanibal Bocasca, zwrodniale Camin i inne, polegały na dewastowaniu państw, ergo, na pauperyzowaniu czarnych społeczeństw. Stała się rzecz najstraszniejsza, białe rządy kolonialne zaczęły się jawić utraconym rajem wobec rządów czarnej elity, paradującej w Mercedesach i szynszylach wśród głodującego ludu, tyranizującej pleb z krwawym terrorem, wznoszącej sobie pałace, rozkradającej pomoc międzynarodową, sprowadzającej wyzwolone państwa do epoki łupanego kamienia. Jakże złośliwa jest historia, która daje większą krzywdę z ręki swojego. Czymże jest rasizm kolorów z kłaskomiotnym ołtarzem, przy którym socjalizm wschodu i liberalizm zachodu wzięły ślub? Los Angeles Times, kolonialna Gwinea równikowa była perłą tej części Afryki, kwitnącym zakątkiem. Dzisiaj jest izbą okropności, całkowitym bankrutem, moralnym i gospodarczym. W Ganie Anglicy zostawili bogatą strukturę materialną i społeczną, nader sprawną kadrę urzędniczą i 481 milionów dolarów rezerwy walutowej, co zdawało się gwarantować świetlaną przyszłość niepodległemu państwu. Najbardziej rozpowszechniony w niepodległej Afryce system polityczny to ślepa tyrania. Uzyskując niepodległość, Gwinea była bogatym krajem, Hiszpanie zostawili tu spadek pokaźny. Wszystko to zaprzepaszczono 1979. Die Welt Folge, 25 lat po odzyskaniu niepodległości Ghana, wcześniej kraj cennych surowców, bujnego rolnictwa i świetnych szans dalszego rozwoju, przedstawia widok chaosu, korupcji i rezygnacji. Bogata przed dekolonizacją Uganda chyli się teraz ku klęsce. Tanzania runęła wskutek przymusowej kolektywizacji, marnując rekordową pomoc Zachodu. Budowano wspólną własność, zbudowano wspólną nędzę. Kenia, niegdyś spichlerz Afryki Wschodniej, musi importować żywność. Kolonialna Zambia była bogata jako czołowy producent miedzi,
Dzisiaj w nieudolności gospodarowania dzięki długiemu kolonialnemu panowaniu Francji Madagaskar był tropikalnym rajem i wielkim eksporterem wysokogatunkowego ryżu. Dzisiaj jest bankrutem importującym ryż pastewnej polityce Correstness. Johnson napisał, że mu Żyni zupełnie nie nadają się do tego, by sprawować rządy, więc kiedy rządzą, uprawiają rodzaj autoholokaustu, dzięki czemu prawie wszystkie kraje afrykańskie są śmietniskiem, gnojowiskiem, twierdzą masowego głodu, rzeźnią, umieralnią i kompletną ruiną, bez kultury i bez szans na poprawę sytuacji. Większość czarnych Afrykanów głoduje, 1/3 lub może połowa choruje na AIDS, co drugi chce uciec do krajów zachodu. Co setny podejmuje taką próbę drogą nielegalną. Mimo wszelkich barier Europa jest już dzisiaj mocno nasycona kolorowymi imigrantami z Afryki i Azji. Detonuje to ciężkie napięcia społeczne, lokalne zbiorowe wybuchy rasizmu profesor, a w XXI wieku będzie nimi zalana. Spowoduje to silne osłabienie łacińskiej cywilizacji i kultury, chyba że szermierze źle pojmowanej tolerancji. Bezmyślnie realizowanych praw człowieka i fałszywie propagowanego humanitaryzmu, zostaną wyrzuceni na śmietnik. Tacy bowiem dobrzy ludzie zafundowali Afryce dekolonizacyjne kłamstwo, by dzisiaj ich wnuki mogły czerpać przyjemność z charytatywnych koncertów rockowych organizowanych dla wspomagania udręczonego czarnego lądu. Rasiści pokroju Johnsona wskazują jeszcze jeden syndrom, którego nie chcą dostrzegać apostołowie tolerancji. Białasy przyszły z propozycją, wybudujemy tu dla was przemysł i zapewnimy wam takie dochody, że każdy, kto przepracuje 20 lat, będzie mógł później nic nie robić do końca życia. Tubylcy pokiwali głowami i odparli, że już teraz nic nie robią, z czym jest im bardzo dobrze.